Nie Wietnamki z bajki, a klapki czekały przed urzędem miasta w Ścinawie na jego dyrektora. Opozycja zarzuca Dariuszowi Stasiakowi wysokie zarobki, a teraz przypomina, że dokładnie rok temu zabrał on nielegalnie podczas służbowego wyjazdu do Wietnamu hotelowe kapcie warte 4 dolary. Nasz happening dzisiaj był takim próbą zaczepki pana Stasiaka i właśnie pokazanie mu tego, że niech ze Ścinawą nie robi takich potknięć jak z tymi klapkami. Jak państwo wiecie, w hotelach klapki są jakby nieodpłatną częścią tego, co można użytkować i tak to, w taki sposób to się stało, tak? A mianowicie gdzieś zapakowałem jakieś klapki, okazało się później w tym, że trzeba za to zapłacić. Bardziej poważny okazuje się w Ścinawie problem wody, która zdaniem opozycji nie nadaje się do spożycia. Lepsza Ścinawa grzmi, w tej wodzie nie da się kąpać. O herbacie można zapomnieć. W miejscowych sklepach najpopularniejszym towarem jest popularna mineralka. Zmagamy się z problemem wody, wody pitnej. I dziwi nas mieszkańców fakt, że pan Stasiak, zaczynając tutaj swoją pracę, zaczął od naszym zdaniem dziwnych inwestycji, a nie zajął się tym problemem. Pan Stasiak doskonale wiedział o tym problemie już w 2016, 17 czy 18 roku i to powinno być wtedy priorytetem. Zdaniem opozycji nie było. Dariusz Stasiak odpowiada. To ja od razu pokazuję wynik badania, które zostało przeprowadzone w piątek. A więc w piątek pobrano próbki, w sobotę Zakład Gospodarki Komunalnej został poinformowany o tym, że jakość wody w miejscach, w których poprzednio, dzień wcześniej została pobrana przez sanepid, spełnia normy. Ja odczytam. Badana woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Co napije się pan w urzędzie, jak pójdziemy? Z przyjemnością. Polecam wodę ze Ścinawy. Dariusz Stasiak szklankę wody wypił na raz, ale opozycji to nie przekonuje. Ja nie mam pewności, czy na przykład w urzędzie nie są zamontowane dodatkowe filtry. Tego nie wiemy. Ale wiemy za to, że lokalna polityka nawet w mniejszych miejscowościach, takich jak Ścinawa na Dolnym Śląsku, potrafi dostarczyć emocji. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.